Hej wszystkim Tugli, czyli na Was w na moim kanale z MSP, <laughs> mam, mam trochę chrypa, więc tak. Wszyscy dobrze wiemy jak aktualnie wygląda sytuacja na świecie, że siedzimy w domu, że lepiej z niego nie wychodzić, a jeśli już nawet musimy wyjść, to lepiej mieć na sobie maseczkę. I szczerze, ja dopiero niedawno wyszedłem z domu po raz pierwszy na zakupy i miałem maseczkę, więc po prostu na maseczkę jest to, że nie widać mojej mordy, jak to jest brzydka. Ale ok I wiecie? Stwierdziłem, że na MSP mamy tyle czadrumu Mamy kawiarnie, plaże, handlowe, do którego nie wejdziemy, bo nie ma ósmego levela, ale okej. Okay. Park da Okej, okay, tam też nie wejdę. Po prostu mamy tyle drumów, gdzie jest tyle ludzi. I nie mają hmm. maseczek. I stwierdziłem, że dzisiaj będziemy sobie rozdawać maseczki na MSP. Bo czemużby nie. Cześć tu Glitch, montażysta, aktor muzyk, projektant, make up artist i no ogólnie Glitch, youtuber zapomniał wspomnieć o rozdaniu na jedną rzecz z kolekcji MSP, więc jeśli chcesz zdobyć dripeczka, pikselka lub imeczka to koniecznie zostaw lajka pod tym filmem, skomentuj go ale nie spam jak idiota bo cię zbanuje no i zostaw subka a ja ogłoszę wyniki na społeczności za jakiś czas. Życzę wam powodzenia. Utworzyłem konto, które nazwałem Piękniarka Elżbietka Szczerze nie wiem czemu Elżbietka, po prostu takie O dobra, jak będzie Elżbieta I kupiłem sobie z drugiego konta Multum maseczek <grym>, Sobie tego jest pełno I będziemy chodzić po losowych czatach, Sprawdzać czy osoby mają maseczki, czy mają rączki Do trzech chatroomów na pewno nie wejdę Nie wejdę do tego chatroomu, i do tego, i do tego Bo nie mam zwierzaka, nie mam VIPa I nie mam ósmego lewala, więc tak Okej, okay, myślę Że może wejdziemy na plażę Widzicie, babcia daje przykład. Nosicie maseczki dzieci. Ona nosi, a te nawet nie ma bluzki. Witaj, Jerzbieta, jak w pracy. A witaj, kochana. No, jak widać. Nie chcą nosić masek. Koronawirus atakuje. Nie powinienem tego mówić na YouTubie, bo. What the fuck? Ej! Co tu się odwaliło? Ej, ja to konto utworzyłem i ja nie wiem co się dzieje. Może lepiej je hasło, bo to było... Okej, okay, moje hasło było 24 więc no. Moje maski są zagrożone. O nie, najgorzej. Szybko, proszę, nie chcę teć konta. Okej. Okay. Jezu, teraz gdzie ja znajdę babcie, Ta babcia była fajna. Ona miała maseczkę. Czemu nie myślicie masek? Kolega nas zaprosił, więc pewnie chcę jakąś maseczkę darmową. Więc może jakąś znajdę dla niej. Czekajcie. Okej, okay, znowu zaloguję się na rytonik i tam w sobie jest tylko konta. Może Drip albo Pixela, i sobie wbiję szósty level, bo po prostu jestem ułomny. Więc może Camilson chciałby jakąś masę. Okej, okay, ta maseczka pasuje do jego spodni, więc dajmy mu maseczkę. Hejka, masz. Tutaj mały prezent. Założył tu maseczkę, ja jestem z niego dumny. Czuję się, że będę dawał jakiś tutaj mocny przekaz naukowy dla dzieci młodszych. Jezu, matko Bosko. Okej, okay, um, dla nich chyba już jest za późno. Dziękuję tylko pani Elżbieto. No <grystanie> i rączki i ki, kichajwy. Jak to się nazywa? Ona była ubrana jakoś e, biało, więc można taką Taką białą jej dam. Mi też daj, dobra, tobie też dam maseczkę. Ona... No mm, może damy taki taką... O, różową, dobra. Echa, mój głos chyba sam wirusa. Okej, oh. okay, kolejny chatroom znaczy kolejny podserwer chatroomu. Chyba. W ogóle garnąłem, że przecież ja w tym końcie będę miał z limit, bo... Nie mogę dać dużo prezentów, więc będzie przyps. Ona chce. Ona miała taki barżowy kostium, więc może znajdę jakąś beżową maseczkę. Ale chyba mam tylko taką, więc ci taką. Czarna piękna maseczkę. I jeszcze chyba ta, 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 ta ta, ta chce. Założa maskę, ja nie wierzę. Jezu, kocham was, dzieci, kochane. Może damy jakąś maseczkę różową. Tej drugiej damy może taką fioletową w sumie, bo czemuż by nie? Okej, okay, może kojarzę, czy dąłem, będzie. Wrócimy może na plażę. Bo mam jeszcze chyba kilka maseczek do rozdania, więc w sumie przydałoby się. Je oddać. Może innym czadrumie będą chcieli maseczkę. O, tu jest więcej osób i więcej lagów, dobra. Ograniczałem w sumie, że tu jest tyle osób, że nawet nie wiem, kto do mnie napisze się. chce mieć maseczkę. Radek, gdzie masz maseczkę? Dobra, Radek, ja ci to maseczkę dam. Brązową, może taką. Ona chce maseczkę. Ehm. Um... Dam jej taką może różową. Mi też dasz? Jeśli pyta, ja ci dam. Dam ci też taką może taką fioletowo niebieską Cieszę się z maseczki i wynocha. Niestety <noise> nie mam. Albo wiecie w sumie co? A myjesz rączki. Jeśli ona odpisze, że myje rączki, to wtedy dam jej dripa. Jeśli odpisze, że nie, to w sumie nic nie dam. Mam nadzieję, że nie kłamiesz. Dobra. Ja dam ci dripka. <noise> Kocham, po prostu <laughs> wiem. Więc... Okej, okay, rozdałem chyba wszystkie maseczki, jakie miałem. Muszę to jeszcze sprawdzić. No tak, wszystkie, bo mam tylko swoje, ma swoje nie oddam, bo chcę żyć. Okej, okay, więc tak, to było w tym odcinku. On był pewnie mega cringe'owy, masakryczny, ale musiałem to nagrać, ok? tak mnie coś tak kusiło w środku. Napiszcie mi jeszcze, gdybyście chcieli taki odcinek z pieniarką Elżbietką, może bym wtedy rozdawał żelanty bakteryjne lub rękawiczki. Kto wie? Piszcie w komentarzu. To tyle, dziękuję za uwagę. Cześć na razie, Sadbato.